Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Cześć Boże, witajcie, kochani. Słowo, którym dzisiaj się modlę i do którego modlitwy was zapraszam, to Zmartwychwstanie. Pamiętacie kilka dni temu modliliśmy się słowem grobowiec. Przerażający, przerażający motyw poniekąd. Mówiliśmy o jakimś grobowcu duchowym, z którego wychodząc straszymy innych. Mam nadzieję, że pamiętacie. Dzisiaj, modląc się słowem zmartwychwstanie, przypomniałem sobie to słowo grobowiec. I powiem Wam szczerze, że no właśnie, jakby to słowo pokazało mi klucz do wyjścia z grobowca. No jedynym sposobem na to, by się wydostać z grobowca, jest zmartwychwstanie. Tylko dzięki zmartwychwstaniu możemy mieć nowe życie. I to poprowadziło mnie do tej, do tej prawdy wiary, że kiedyś wszyscy zmartwychwstaniemy. Zdarza się Wam myśleć o tym, co wyznajemy w credo, że wierzymy w zmartwychwstanie umarłych. Ja się złapałem dzisiaj na tym, że rzadko o tym myślę. Że jakby kiedy, kiedy zakończy się moje życie, spocznę w grobie. I pójdę do Pana, wierzę głęboko, to na tym jakby się zatrzymuje. Rzadko bardzo myślę o tym, że to jeszcze nie koniec, że przyjdzie moment zmartwychwstania ciał. Tak, tak kiedyś zmartwychwstanie moje ciało. I, i będziemy żyli w, w takiej rzeczywistości zmartwychwstania ciał. Dzisiaj sobie to słowo mi uświadomiło, że, że jakby żyję w takich. Na co dzień tak żyję w takich dwóch trzecich prawdy chrześcijańskiej. To znaczy gdzieś ta jedna trzecia jeszcze, że moje ciało po śmierci z martwych stanie, gdzieś mi na co dzień umyka. I dzisiaj wielką radość czerpię z tego słowa, myśląc sobie o tym, że moment kiedy umrę, złożony zostanę do grobu, moja dusza pójdzie do Pana, jeszcze się nie, że to nie jeszcze nie będzie koniec. Że kiedyś przyjdzie z martwych stanie mojego ciała i nowe niebo i nowa ziemia. Cudowne. Niech nas w cierpliwym oczekiwaniu na ten moment błogosławi Bóg Rzek mogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do